Czy nie za dużo się mówi o tym rozbójniku? Nie wolno nam lekceważyć tego Abdallaha, który wprawdzie zajmuje się napadami na karawany, ale... Ale nie zapominajcie, że jest szejkiem wolnego i wojowniczego szczepu. Tak jest, panie pułkowniku. Nie ma jeszcze żadnej wiadomości, ale jestem przekonany o powodzeniu wywiadu, bo prowadzą go najlepsi wywiadowcy. Sierżanci 3. Pułku Spaisów. Milczek i Tarnowski. Tak, Polacy. Gubernator próbował już wielokrotnie załatwić te zatargi pokojowo. Pokojowo, pokojowo. Dla tych bandytów karabin jest jednak jedynym argumentem. Tylko jak się do niego dostać? To jego sokole gniazdo jest zupełnie niedostępne.
Znowu wysyła się wywiady. Ciągle kompromisy. Powtarzam jeszcze raz. Żadnych względów dla tych rozbójników. Karabin, pięść, otto. Panowie! Podobno Abderach ma bardzo ładną żonę. Ciągle się patrzysz na dół, Dżemila. Tak. Tam jest inne życie. Inne? Swobodniejsze. Swobodniejsze niż tu? Tu jest wolność. A tam na dole... Nienawidzisz Francuzów? Nienawidzę. Bądź ostrożny, Abdallah. Urodziłam się tam na dole. Znam Francuzów. Francja jest wyrozumiałą, ale... Idź! Śmierć giaurom! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ashhadu an la ilaha illallah! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن thank you.
Абдалах. Боję się. To się kiedyś źle skończy. To wyjątkowo bogata karawana. Za 3 dni będę z powrotem. A ten Francuz, co z nim zrobisz? Musisz uciec, Sidi. Teraz ich nie ma, ale wrócą. Niedługo wrócą. Uciekaj! Dlaczego chcesz mnie uwolnić? Nie wiem. Allah sercu memu tak kazał. Thank you.
محومين من صدق عليا هو يكون من ولاد الله يا ربي عليك اتكالي واشد فيك يا احباب الله نادي يا منادي وانت في احبابي Słów, to jego rozbójnicza wyprawa na karawanę potrwa około 3 dni. Tak jest, panie poruczniku. Wobec tego musimy się pospieszyć. Nieobecność Abdallaha ułatwi nam zajęcie jego wioski. Tak. To więc jest najkrótsza droga do Sokolego Gniazda. Tak, tędy uciekałem. No to czas na nas.
Przypominam tylko, że po zajęciu wioski trzeba wszystkie drogi obsadzić gęstymi patrolami. W ten sposób powracający Abdallah wpadnie nam w ręce. Prawdopodobnie tędy będzie wracał. Thank you.
Panowie, musimy godnie oblać naszą nową kwaterę. Garson! Butelka wina, ale już. Prośby mego serca. Dżemila jest bardzo szczęśliwa, że cię znów spotyka. A tak długo czekałam, Sidi. Co ty to robisz? Gdzie jest twój mąż? Nie wiem. Podobno zginął. Niczek! Będę czekała na ciebie, Sidi.
Trzona by na pewno przyjdzie. Powiedzą mi. Zresztą czekać musimy. To jest jedyny człowiek, który się nadaje do wykonania naszych planów. Która godzina? Możesz być spokojny. Nie pierwszy raz organizuję zamieszki. Pamiętam. Abdel Krim. To była koronkowa robota. Opowiadał mi właśnie przyjaciel, że jesteś, Abdallahu, szejkiem wolnego szczepu. Byłem. Ach, tak. Przecież nie wszyscy Europejczycy są jednakowi. My chcemy ci dopomóc. Amunicję, broń, my dostarczymy. Ty, ludzi. Piąty tydzień, piąta bransoletka. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce zabraknie bransoletek w mieście. Odnalazłem. Pójdziesz ze mną. Nie. Pójdziesz ze mną. Nie. Nie. Pójdziesz.
Ja go kocham. Mam nadzieję, że pani się nic złego nie stało. Nie. A panu? Nic. Kto to był? Abdala. To bardzo niebezpieczny ptaszek. On tu może wrócić. On na pewno może wrócić. I nie sam. To może ja bym panią odprowadził do domu? On na pewno wróci.
No tak. Teraz to naprawdę zabraknie bransoletki. Kończę służbę. Pojechałbym wtedy do Londynu, poszedłbym do pana Bortona. I powiedziałbym mu, że bardzo kocham jego córkę. I prosiłbym o jej rękę. Ciekaw jestem tylko, co ona na to powie. Na pewno powiem tak.
Tak rzadko ciebie teraz widuję. Jesteśmy w ostrym pogotowiu. Lada dzień wyruszamy z karną ekspedycją. Abdallah znów coś knuje. Jamila, rua elbis hwaj raqs fisa, ya bint. Aywa, hadr bash. Czekam od strasznie nudnego towarzystwa. Tęskniłam się za wami. Wiecznie zamyśloni. On w tej chwili Woltera poprawia. Przecież to nasz filozof pułkowy. Co? Wolter? Nie, ty. Markacz. To Wolter? Nie, ty! Co to za kłótnie? Gotowiście jeszcze jutro u mnie zrobić awanturę. Przyszłam tutaj specjalnie do was, żeby was zaprosić na jutro. Jutro są moje urodziny. Pan także przyjdzie, prawda? Pani nie potrafiłbym niczego odmówić. Proszę się uśmiechnąć.
Abdallah. Arła. Wrócę. Na pewno wrócę. Nie wiem, gdzie jest Dżemila. Thank you.
wycinać. Więc tam między nimi nie było tak dobrze. Wróciłam, żeby ci powiedzieć, że wysłano przeciw tobie karną ekspedycję. Czy tylko dlatego wróciłaś? Musisz zaatakować ich pierwszy, inaczej zginiesz. Dżemila, więc ty nie chcesz, żebym ja zginął? Chcę, żeby zginęli oni. Wszyscy. Co do jednego. Słyszysz? Zginął.